Nie mają dlatego sensu, że musimy być konsekwentni. Albo nie piszemy ich nigdzie, tak jak ja, albo piszemy je wtedy wszędzie, czyli tu, 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 wszędzie, tak? Więc tu powinniśmy ładnie napisać na samym końcu, że centymetrów. Tu też ładnie powinnam w wyniku dopisać jednostkę, że wynik jest w centymetrach, bo była podana. Jak nie ma podanej, to wiemy, że wtedy nic nie musimy pisać. No i tutaj też mamy to w centymetrach. No to piszemy. Tu jest kąt prosty, czyli jedna przyprostokątna, czyli 5 do kwadratu. Dodać. Drugi bok do, będący przyprostokątną, czyli ma on 7, czyli 7 do kwadratu, to się równa przeciwprostokątna, czyli ten bok, czyli z do kwadratu. No i liczymy 5 do kwadratu, czyli 5 razy 5 to jest 25, dodać 7 do kwadratu, czyli 7 razy 7 to jest 49, to się równa nasze z kwadrat. No tutaj takie liczby wychodzą niestety niewyciągalne, to będzie 60, 74. Tak, nie pomyliłam się, to się równa z do kwadratu. Zamieńmy sobie stronami, czyli z do kwadratu równa się 74. No i co musimy zrobić? Wyciągnąć pierwiastek, tak? Czyli z to się równa pierwiastek z 74. No i tutaj się trzeba by zastanowić, popatrzcie, czy da się tu wyciągnąć czynnik przed symbol pierwiastka. I liczba jest parzysta, więc może dzieli się przez 4. Podzielmy szybciutko w pamięci, czy się dzieli przez 4. Na 4 się łatwo dzieli w pamięci. No można to zrobić pisemnie, tak? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, drugi sposób, no to jakby na pół, jeszcze raz na pół. Tak jest nam w pamięci dosyć łatwo to zrobić. 74 na 2 to jest tak 37, no i na pół się nie dzieli, czyli koniec, tak? A popatrzcie, przy okazji przypomnimy sobie, bo wiem, że też część z Was ma z tym straszne problemy, to może już na sam koniec, bo skończę na tym zadaniu. Przypomnę Wam, jak dzielimy sposobem pisemnym. 74 dzielone chcę mieć przez 4. Zapamiętajcie sobie, nie wiem, czy tam Pani Wam wcześniej mówiła, jest takie śmieszne zwierzątko, możecie sobie zobaczyć. Ono się nazywa opos. A dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że, popatrzcie, opos, tu mi się gdzieś zmieści, opos. Opos. Taki fajny zwierzak drapieżny. Bo pierwsze litery tego jego, jakby jego nazwy, można jakby przyporządkować do kolejności wykonywania działań przy dzieleniu, tak? Nie wiedzieć czemu właśnie z dzieleniem sposobem pisemnym część z Was ma największe problemy. Dodawanie, odejmowanie to jeszcze prawie wszyscy. Mnożenie, no to tak różnie, natomiast dzielenie to różnie to bywa. Popatrzcie. Pierwsze co robimy? Oszacuj, potem pomnóż, potem odejmij, a potem spisz. I tutaj sobie wymarzę to, żebyście widzieli to i popatrzcie, co ja robię. 74 podzielone przez 4. Oszacuj, czyli ile razy w 70, w siódemce, zaczynam od siódemki, tak? Mieści się czwórka? No mieści się. Gdyby się nie mieściła, musielibyśmy wziąć 74. W siódemce czwórka, szacujemy. Ile razy się mieści? No jeden raz. Pomnóż, pomnóż. 1 razy 4 jest 4. Odejmuj, odejmij, tak? Odejmuję. No to 7 odjąć 4 jest 3. I co ostatnie? Spisz. No to cyk, cyk, spada mi czwóreczka. 34. W 34 czwórka, czyli znowu oszacuj. Ile razy w 34 mieści się czwórka? No, mieści się 8 razy, tak? 8. Dobrze. Myślę, czy nie 9? Nie 9, 8. No bo sprawdzamy, tak? Oszacowaliśmy. No to mnożymy. 8 razy 4, czyli pomnóż, druga część. 8 razy 4 jest 32. Odejmij, odejmuję. No to odejmuję, no to tutaj jest 2, tu nie ma nic. I teraz uwaga, spisz. No i teraz tak. Dzieci w podstawówce w klasach tam, nie wiem, 3, 4... Chyba tylko w tych dwóch, bo w piątej klasie już poznają ułamki dziesiętne. Na tym kończą, piszą dwa reszty. Ale my wiemy, że nie zawsze jest tak, że się równo dzieli. Może być tak, że nasze mamy ułamki dziesiętne. Czyli całości nam się skończyły tutaj. Czyli to jest 74 i tu jest przecinek, tu są zera w nieskończoność. Czyli tu dajemy przecinek i możemy dopisać tutaj 0. No to spisujemy tak naprawdę, spisujemy kolejną cyfrę, bo wiemy, że jak ja mogę napisać, że coś kosztuje 74 zł, to jest to samo co 74,00 zł, tak? Tu w nieskończoność są zera. My ich nie piszemy często w życiu, jak gdyby codziennym, czasami wystarczy, jak powiem 74, bo co mam mówić 74,000, tak? Tamtych zer mogę powiedzieć tyle, ile mi potrzeba. Jeżeli mi nie potrzeba, to możemy je pominąć, tak? Wartości liczby to nie zmienia. Ale tu w tym wypadku nam akurat potrzeba, bo chcemy spisać kolejną liczbę i wiemy, że tutaj kolejną cyfrą jest 0. No to proszę bardzo, spisaliśmy. 20 dzielone przez 4 to jest 5. 5 razy 4 jest 20.
Odejmujemy, cyk, cyk. No i widzimy, że ta nasza 74 równo na 4 się nie podzieliła, prawda? To, o czym mówiliśmy. Gdybyśmy chcieli tutaj wyłączyć czynnik przed symbol pierwiastka, to to musiałaby być liczba całkowita razy 4, tak? I wtedy z czwórki można by było wyciągnąć pierwiastek, tak? Czyli wyłączyć czynnik przed symbol pierwiastka, tak? Czyli wiemy, że tutaj wynik jest taki i tu się już nic nie zmienia. Natomiast chciałam tak przy okazji, słuchajcie, na marginesie, przypomnieć Wam, jak to dzielimy sposobem pisania. Egzaminy, no nie wiadomo jak to będzie, ale wygląda na to, że się zbliżają i będą w czerwcu, tam w tych datach, które podano, tam chyba 16 czy 18, jak się nie mylę. Więc słuchajcie, no to są takie działania, które warto sobie przypomnieć, bo nawet jeżeli w domu sobie pomagacie i korzystacie z kalkulatora, no to jednak na egzaminie wszystkie działania musicie wykonywać sposobem pisemnym. Więc wiecie, lepiej nie iść czasami na skróty, tylko tego jednak próbować to i ćwiczyć to w domu właśnie w ten sposób. Bo prawda jest taka, że tutaj nie ma jakiejś wielkiej popatrzcie filozofii. To jest tylko kwestia tego, że musimy ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, tak? Dobrze tabliczkę mnożenia znać i jeżeli znamy schemat, algorytm, tak? Jak to się robi, to czy działanie jest jakieś trudniejsze, czy jest krótsze, dłuższe, czy mniejsze, zawsze robimy dokładnie w ten sam sposób, tak? Dobra, i tak jak mówię, jest to kwestia wyćwiczenia, a to z tym oposem może warto sobie, myślę, zapamiętać, żeby się nie mylić. Dobra, no to moi drodzy, muszę niestety kończyć. Stanęliśmy na zadaniu trzecim ze strony 176. Będę potem kontynuowała to jeszcze. Podzielimy sobie to na jeszcze takie trudniejsze grania stosłupy. Tam będzie pole powierzchni, będzie objętość i będą jeszcze ostrosłupy. W jednym, w dwóch, zobaczymy w ilu filmikach mi się to uda nagrać. Wszystko Wam wyślę przez dziennik elektroniczny. Uczcie się proszę, bo tę kartkówkę sprawiam właściwie online, normalnie na ocenę, tak jak tam zaplanowałam, będzie w tej dacie bodajże 18 maja, tak? Dobrze, no to ja dziękuję za uwagę, tyle na dzisiaj.